Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro. Witam was w kolejnym odcinku z Infection Free Zone. No i moi drodzy, powracamy sobie do naszej rozgryweczki. Oczywiście musiałem już zaciąć. I tak, tu widzę, że mamy kolejny scavenging. Oni tutaj się opierdzielali do godziny 10, 11 nawet. Tutaj powoli już rozbieramy sobie, to fajnie. Kilka osób nam wpadło, więc niech oni to zaczynają całkowicie rozpieprzać. Nie wiem, czy tam już doszli. Chyba doszli. Nie, nie doszli. Nie doszli. Musimy was złapać. Potrzebuję ludzi. Jak wyczyszczony. Okej. Okay. Dowódco, wpiszmy się na ludzi. Tak, przyjmujemy. Ludu nam trzeba. Oni mają jeszcze co robić. Tu chyba też mają jeszcze co robić. Już mamy i tak pełno. Tu już mamy pełno. Dobra. 14 broni to nie jest mało. Tu kolejnych 3 nam dołożyli. To oczywiście sobie zakładamy tu. I fajnie. No, kręci się to jakoś. Kręci się to jakoś. Mam nadzieję, że się dobrze kręci. Myślę, że tutaj, tak jak idzie ta linia budynków, zrobimy sobie właśnie ten mur. Tak o tu. Te budynki jeszcze zniszczymy. No i pewnie tutaj o tą kolejną linię ogarniemy w ten sposób. Czyli te budynki wszystkie idą do rozpierdzielenia. O, te tutaj idą do rozpierdzielenia, żeby nam się zainfekowani nie dostali w żaden sposób. W żaden sposób się nie dostali. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Drewniana wieża, dud kolczasty, to tak jest. Pole, kuchnia, schronienie, magazyn. Na razie mamy w sumie wystarczającą ilość rzeczy. Na razie nie potrzebujemy aż nadto. No to sobie zniszczymy. Zawsze trochę surowców już tam wpadnie, dzięki temu. To również sobie zniszczymy. To również... Na razie tamtego możemy nie ruszać. Niech oni mają przynajmniej co robić. Niech mają co robić. I tak sobie polecimy tu dookoła. Dobra, na razie tyle starczy im. Wracajcie już powoli do domów. Bo jest niestety zima, czyli troszeczkę wcześniej nam się zaczynają te nocne ataki. Czekamy na rano. Dobra, tutaj jest już w porządku. No ale lecimy obszukiwać dalej. Być może pojedziemy nawet na questa. Horda dołożona. Chciałem tędy. Cofnijmy się na warszawską, na główną drogę się przejedziemy. Nas strzelają. Cholery jedne. O! Nie, no nie możemy tego zrobić w ten sposób. Nie, szukają tędy. Idzie horda. Trochę mnie to zaczyna niepokoić. Co tam się dzieje? Zona jest atakowana. Tu jest nadal przeszukiwane. Dobra. Tu się do bandytów wpierdzieliła horda, więc bardzo dobrze. To jest to, co Kryski lubią najbardziej. Nie wiem, czemu nie widzę tego budynku na mapie. No ammo. Niedobrze. O Jezu, co tu się dzieje? Zniszczyli nam wieżę. All shit happens. Kolejna horda, ale to jest chyba ta sama. No nie dobrze. Rozpieprzyli nam wieżę. I chyba dwóch zabili.
Waiting orders. There's nothing left. Hostiles inbound. Dobra. Padło to. Już widzę, że się chłopaki powoli ogarnęli z tym. Pójdzie do questa, chociaż tutaj kurde niebezpiecznie, niebezpiecznie, tutaj gramy z ogniem, naprawdę. Totalnie gramy z ogniem. Kolejna horda nas idzie. Sobie odpuścili, 6 godzina, dobra, udało się. Z pewnością będę musiał teraz ogarniać sobie znacznie więcej tych wieżyczek. Dobra, wy uzbierajcie tutaj dookoła. Róbcie to w ten sposób. Macie czas, macie co do roboty. Spokojnie. Lecimy z tym koksem. No i tak, z pewnością również potrzebujemy zacząć robić. Zacząć robić pewnie te wieżyczki. Drewniana wieża. Już nam tutaj padło. Dowódcy, ludzie reportują mnóstwo chaosu pobiegających spod ziemi. Obawiają się, że zainfekowani przemieszczają się kanałami i tunelami. Musimy wzmocnić naszą obronę i być gotowi także na atak od wewnątrz. Gotujemy się. Zróbmy tu kolejną. Myślę, że tu może być kolejna wieża. To się przyda. I tu kolejna. Widzę, że tu też zębiaki się skryły. Kurde. Niedobrze się dzieje. Ale widzę, że oni tutaj pracują powoli. W ogóle kuchnia już jest zrobiona. Wiesz, produkcji. Tu mamy tak. Z dwa zboża plus jedno drewno idzie na 4 garnki. Można to robić. No ale nie no, maksa to my nie potrzebujemy tutaj. 5 maksymalnie. Nie więcej. I wszystko idzie na rozbiórkę. Do zbieractwa w ogóle mamy kogoś? Zbierat 16 mamy nawet. Dobra, no coś się tutaj dzieje powoli. Coś się tutaj dzieje powoli. W ogóle mam jeszcze konserwy. Tu jeszcze mi się nie udało, tylko kurde boję się, że oni nie mają tutaj jak wreszcie czego uciec. W ogóle jest sklep z bronią, to jest bardzo ciekawe. Straż miejska, nawet nie wiem, czy to jest straż miejska. Dobra, wy wracacie. Już hordy latają, kurde. Ale trochę spierdzieliłem. Nawet bardzo. Nawet bardzo spierdzieliłem. No i straciliśmy niestety jednego. Niestety jednego straciliśmy, tylko pytanie, że zaraz tutaj nie będą problemu. Zaraz hordy widzimy. Dzieje nieciekawie. Tu się dzieje nieciekawie. Dobra, niech tutaj w miarę tłuką.
trochę ich przenieśliśmy stamtąd, bo mogło być naprawdę nieciekawie. Więc jeszcze tutaj się muszę martwić i tu się muszę martwić. No czemu ja nie mogę ich wziąć? A? Chodźcie tutaj, tu będzie się defować. Ta horda tu też idzie. Ale na razie jest cicho, na razie nie wiedzą. No, jesteśmy poza surowcami, że tak powiem, ale tutaj jest kurde problem taki, że trzy hordy są wokół siebie. Cztery nawet. No i troszeczkę się obawiam tego. Tam poszli do bandytów. Zostawiamy ten budynek, damy radę. Co się tu dzieje? Dobra. Atakują zonę. No coś się dzieje. Mają jeszcze amunicję? Mają amunicję, okej. Kolejna horda. Wy już macie to wyresearchowane chyba, czy nie? Jednak nie. Dobra, ale wy nie macie amunicji. Miejsca, nie amunicji. Rozładujcie się. A? Potrzebujemy przestrzeni do pracy, gdzie moglibyśmy eksperymentować i odtworzyć technologię sprzed pandemii. Mogliśmy też tam składać książki. Zbudujmy centrum naukowe i umieśćmy tam nasze najbardziej techniczne umysły. To za chwilę. Dobra, 6:35. Wracacie do scavengingu. Musicie to wszystko poogarnąć ładnie. Trochę tego miejsca tutaj do zwiedzenia jest. Wiem. Miał. Lećcie dalej ze scavengingiem w tym miejscu, w tym i w tym. Nas interesuje najbardziej teraz ta jednostka. Tak, potrzebuję tutaj podlecieć. W ogóle styczeń jest powoli. Widzę, że zaczyna padać. Śnieg z deszczem troszeczkę. No nie jest źle. Transmisja przechodząca. Operatorze, znaleźliśmy opuszczoną farmę. Biega tutaj kilka kurczaków. Wyglądają na zdziczałe, ale może bylibyśmy w stanie je rozmnożyć, mając do tego odpowiednie miejsce. Złapcie je. Macie te chickeny, czy nie macie chickenów? To było tu. Dobra, żadnych bezrobotnych nie ma na szczęście. Teraz sobie już powoli to przeszukujemy do końca. To buduj stodołę. I możemy nawet stodołę sobie wybudować, to jest fajne. Jak ten magazyn? No z drewnem jest problem. Z drewnem jest mega problem, bym powiedział. Tego rozbierania tak... No nie ma dużo, nie oszukujmy się, nie ma dużo. Mógłbym zaznaczyć jeszcze zbierz drewno, nie wiem, dużą ilość gdzieś tu. Ale też mi nic nie da. Skończyliście, skończyliście. Dobra, tu już się robi nocka, to trzeba też pamiętać o tym. Mamy styczeń już powoli, więc... To, że ta powoli produkcja zacznie zaraz wracać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wracajcie, zaraz znów będzie problem. O Jezu, jak wy daleko przyszliście. Są pieski.
Dużo jeszcze, no dużo jeszcze miejsca w sumie jest. Dobra. Tu się dzieje problem. Horda kolejna. Kolejne hordzisko. No to jeszcze sklep w teorii. Troszkę możemy obszukać. Teraz to do zachodu im się zechciało podążać. No też tej amunicji zbytnie nie mamy dużo. Kurde, tu trzy hordy lecą. O nie. To będzie problem. On padnie chyba. To niestety budynek siadł. Koniec amunicji. Fuck! Dobra, moim odzyskało. No, tylko problem jest teraz taki, że siadła na tu obrona. Niby to już 3 godziny, więc dużo mi zostało, ale jednak. Kolejna horda. Dobra, full bagażnik, trochę amunicji, dużo jedzenia. Mega dużo jedzonka. Dobra, mamy to. No udało nam się, chociaż nie powiem, nie obyło się bez problemów. Weźcie tą broń. Idźcie po to. No, tym naszym sprzęciochem to by przydało się chyba jechać do Straży Miejskiej po broń. No to liczę. To trochę miejsca zajmie, więc na luzaczku. Jakby. Jeżeli wy macie jeszcze, kurde, ekwipunek, nie pusty. Lepiej ostatnio coraz więcej rozglądam się wokół i myślę sobie... Wszystko staje się znów zielone. Czyste. Nie jesteśmy już władcami tego świata. Co masz na myśli? Gałęzie wyrastają z okien, a korzenie przebijają beton. Jakby sam las przyszedłby odzyskać ziemię. I te wszystkie zwierzęta z centrum. Teraz to ich świat. Ich i zainfekowanych. O, odzyskamy go. Idźcie tu. Wracajcie po to. Mamy 6 bezrobotnych, hej panowie! Pytam się, kurde, nie opierdzielać. A? Wypadałoby jeszcze zrobić jednak tą wieżę drewnianą. Tu, gdzie ona była. Tutaj widzę, że nadal jest... robione, co być powinno. Damy to w ten sposób. Surowce wyczerpane drewno. Ja wiem. Wy w ogóle przesiedzieliście cały dzień? To jest dobre pytanie. To jest dobre, kurde, pytanie. Dlaczego wy przesiedzieliście cały dzień na dupie? Waiting orders.
Dużo amunicji i apteczki. Lubię to. Tu się dzieje nieciekawie. Ale to nie trzeba naprawić chyba. Skoro nam HP zabrały. Na razie cisza. No i po ciszy. A? Wracamy. O cholera, dużo psów. Mega dużo psów. Co tu się dzieje? Wow! Oh no! No kurde, wróćcie się, buraki cukrowe, Jezu, co tu się stało? Co tu się odwaliło? Pół oddziału mi zeżarło. Tu też? Nie mam ammo. Może oddział trzeba zrobić. Idę kundi. Dobra. Tam się trzeba cofnąć. Zamiankę robimy. Tutaj też trzeba to ogarnąć. To wy się kurde pozacinaliście? Zepsuje nam to? Ej, co jest? Zepsuli nam? Naprawdę? Nie wiem, co się dzieje. To mnie zaniepokoi. No dobra, idziemy dalej przeszukiwać. Rozwijamy się w głąb zony. Głąb zony. Chcę iść tu jeszcze. Szkoda, że oni tak długo to wszystko rozwalają. Dobra. Mam nadzieję, że oni za chwilę to naprawią. Będzie w porządku, ale... Wiadomo, różnie to bywa. Mamy w ogóle jakichś budowniczych? No mamy sporo ich. Trafie znaleźliśmy kilka ciał. To byli bandyci. Zainfekowani ich dorwali, ale zostało kilka splów i amunicji. Mamy farta. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, no potrzebujemy więcej broni. Są takie budynki tam, które bym z chęcią naprawdę przeszukał. Dobra. Widzę, że sobie zbierają powoli. Na tym trybie chyba jest lepiej widoczne to wszystko. Kończy nam się przestrzeń na zasoby. Musimy zbudować magazyn. Rozumiem, że ten jest maksymalnie spierdzielony. Strażnik, kucharz, zbieracz. Dajemy tu maksa. Priorytet. Zepsuj nam wszystko. To horda? Oh fuck. Dobra. Troszeczkę oberwaliśmy niestety. Kolejni bandyci tam sobie latają. Ej. Dobra, myślałem, że straciliśmy kolejny oddział, ale na szczęście nie. Na szczęście nie. Zapomniałem kuchni, nie mam magazynu.
Dobra. Odpoczywamy, wracamy do budynków. Jeszcze nasi koledzy są. My też tutaj się wrócimy. Okej. Przeżyli. O dziwo, ale przeżyli. Teraz tu mamy, kurde, widzę, że Saigon. Może nie przyjdą. No bardzo krążą w tą stronę. Kolejna horda. Uuu, tu coś się dzieje. Już ty w dupę węża. Jednego nam dopadnie niestety. Cholera. Ja pierdzielę, no nie, no po prostu to jest kaplica z nimi. Dobra. Cały oddział straciliśmy. Starusieńki oddział, kurwa, no po prostu dramat. To jest po prostu dramat. No musimy ponaprawiać te rzeczy, bo no, rozkosili to wszystko, naprawdę wszystko. No, brakuje mi naprawdę tutaj rzeczy, która by kazała im przeszukiwać dookoła. To jest słabe. I tak to ja muszę cały czas, wiecie, im kazać, róbcie to, róbcie tamto, a to naprawdę by się dało robić w ten sposób. No, jedną osobę potrzebuję do oddziału. Znów standardowo robimy obszukajkę. Znów trochę późno. Dobra, wy to naprawiajcie wszystko, cholercie, bo nie mamy zaraz mieszkań. Operatorze zobaczyliśmy właśnie coś makabrycznego, ale potencjalnie użytecznego. Zainfekowani zadają siebie nawzajem. Znaleźliśmy kilkoro w piwnicy, z której nie mogli wyjść. Były tam też ciała innych zainfekowanych, częściowo zjedzone. Zostawcie ich. Zostawcie ich, żeby tam zgnili. No i tak ich zabili, okej. Można, można. Mówię, najgorsze jest to, że my nie mamy w ogóle drewna. To jest problematyczne dla nas w tej chwili. Bo drewna jest naprawdę bardzo mało. A? Mega mało jest tego drewna. Wybierz drewno. Zobaczcie, no to jest dużo drewna, to jest bardzo mało drewna. Mogę je pozaznaczyć dookoła, no, ale czy mi coś da? Jest słabo właśnie, że to drewno nie jest bardziej pokazane. W ogóle tego budowniczego możemy w ogóle odrzucić na razie. Wolność max zbieraczy i niech oni to zbierają. Czy drewna? Co to jest? Nic. Going there. No more to find.
Dobra, no i musimy gdzieś teraz znaleźć miejscówkę. Znajdujemy miejscówkę i tyle. Ja nie wiem, jak my sobie damy teraz radę. Bez niczego. Kolejna horda leci. A? Jedna horda siadła. W ogóle moglibyśmy sobie już mniej więcej zaprojektować nawet tą bramę, którą byśmy chcieli zrobić. Może niech oni powoli już ją zaczną robić. Drewniana palisada. Miała być troszeczkę inna, a wyszła jeszcze inna. My jej nie mogłem zrobić w ten sposób, ha no. Bo mi gra nie pozwoli... A, bo to samochód tutaj. Wiele wyjaśnię. No ja sobie nie zrobimy tej palisady jeszcze teraz. Musimy samochód przestawić. O kurde, leci dosyć potężna horda. Czemu nie mogę kliknąć? Dobra. Udało się, na szczęście. Dobra, udało się. Ale trochę ich było. Piąta godzina, piąta. Dobra, zbierajcie wszystko, jak leci. Przyściuchenko, jak leci. Naprawdę, no brakuje mi tutaj, żeby można było nawet zaznaczyć budynki, które mniej więcej oni mają to przeszukiwać. Więc, drodzy twórcy, jeżeli to oglądacie, ja wiem, że po części nawet oglądacie właśnie takich mniejszych... mniejszych twórców, no to właśnie ta opcja. Szukaj pobliskiego budynku i go przeszukuj. To by było mega, mega przydatne. Bardzo przydatne. Super, hiper, mega przydatne. Kolejna. Lepiej właśnie zjeśćmy cholerę zapasów. Musiał tu mieć jakiś prepper, okej. Okay. No i fajnie. Zbierajcie jak leci. Tego drewna tak mało. Dobra, coś tu robił powoli. Coś tu powoli robią, no. Co z tego? Dobra, 17 godzina, możemy już sobie odjechać tym samochodem. Chciałbym również sobie delikatnie przygotować to wszystko. No właśnie, nie naprawiłem tu nic, cholera. Nie naprawiłem tu nic, co mnie też martwi. Wracajcie, operatorzy. O, ty w dupę węża. Trochę mają do przejścia. Może nam się uda. Może nam się uda. Palisada 5 kosztuje za jeden. O Jezu, droga w cholerę. Mega droga. O, jak widzicie, teraz mogę palisadę normalnie postawić. Zastanawiam się, czy jej nie postawić tu. Dam radę? I coś dam. A? To będzie tu. Ładnie się wysnapowało. Elegancko się wysnapowało, bym powiedział. No i lecą dwie hordy kolejne. Południowy wschód i z zachodu. O nie!
87 HP zostało. Kurde, no naprawdę to jest ciężki budynek do wybronienia. No. W takim razie mogę to w ogóle poanulować. Bo już mi to nie jest potrzebne do rozwalenia. Skupię się po prostu na tym, co jest w środku. Skupię się na tym, co jest w środku. Może wtedy budowniczek nie będzie miał aż tylu potrzeba. Tylko sobie po prostu pozostawiam takie, wiecie, osoby potrzebne, że tak powiem. Dobra. To też, o, w sumie tutaj zaczęli, tu też zaczęli, tu też zaczęli, tu też zaczęli. Dobra, te 5 sztuk można jeszcze rozwalić. Te 5 sztuk można jeszcze rozwalić. A czy wy możecie razem chodzić na przykład? Powinniście móc. Pyk, 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 pyk. Róbcie scavenging, może nawet nie będziecie musieli tak sami z siebie chodzić. No dobra. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czemu nie zbieracie tego, halo? Nie wiem, co oni robią. I chyba robią to samo. Tak, chodzą, przeszukują, ale nie zbierają. Dobra, ale wracają się. Nie jest źle. Zbieram dalej. No ale te barany na przykład się już nie cofnęły. Te barany sobie w kulki poleciały. Dobra. Dobra, to już się uspokoiło. O, ale no, będzie ciężko to obronić znów. Nie mam w ogóle drewna. Drewno jest dla nas krytyczne w tej chwili. Kurde, znów idzie ich sporo. Mamy psy. Tutaj próbuję, wiecie, zdezorganizować. Nie mają ammo, czy nie mają ammo? Dobra, powrotka. Jeden padł, wiedziałem, kurwa, oni zamiast walczyć, to nie wiem, co oni robili. Grali w karty chyba podczas trasy. Dramat. Ludzie ameby. Ludzie, kurwa, ameby. Dobra, znów cisza. Zbierać drewno, błachmany. Nie ma drewna. Zbierać mi to cholerne drewno. Lub nie kliknąłem w nich. Świetnie. Tu oczywiście też pozostawiali od cholery rzeczy. Niech lecą tu, no a ci oczywiście, nie mówię tu o domku, lecą tu.
Nie wiem, czemu nie chcą tego zbierać. No co tu się dzieje? Ludzie. Czemu wy tego nie zbieracie? Nie wiem, co oni robią. Totalnie nie mam pojęcia, co oni robią. Może nie mam miejsca już. Jest całkiem prawdopodobne, że nie mam miejsca. Mega prawdopodobne, że nie mam miejsca. No oczywiście, że nie mam miejsca. Tak. Magazyn jest pełny. Brak miejsca w magazynie. Kurwa, logiczne. Kurde, logiczne. A tego oni też nie chcą tego brać. Problemem jest to, że jak nie mam miejsca w magazynie, to nie mogę też zbierać drewna, żeby skończyć magazyn. Ja kurde, koło zamyka. Zmieniamy miejscówki znów. No i czekamy, próbujemy przeżyć, no. Ja nic nie widzę. No. Tutaj chyba nasz... Tak, nasz budynek też dostał pod dupy i to sporo. Też nie dzieje się zbyt dobrze. Czemu oni tego drewna nie zbierają? No kurde! Już nic innego nie macie do roboty. Nie no, ja wam zaraz dam. Sześciu... Nikt nie zbiera. Żaden budowniczy, żaden rolnik, zero ma być. Wszyscy idą zbierać. Tutaj, no dobra, jeden może zostać, chociaż też nie. Jeden ma budować tu. A reszta ma zbierać. Znojki. Czemu tutaj są przycierani pracownicy? Co tu się dzieje? Czemu tutaj ktoś pracuje? Tłumaczy mi to ktoś? Czemu nie zbierają? Nie rozumiem tego. Dobra, no da się anulować? Anuluj, tak. Anuluj. Też anuluj. Też anuluj. I tu anuluj. Macie zbierać. Job done. We're running out of stock. No tu, żeby to naprawić 10 razy i znów drewno. Samo kurde drewno. Już 17. Dobra, tamten przynajmniej jest dokończony na szczęście. Widzę, że trochę drewna już pozbierali, no. Ta trzeci magazyn rozpieprzył, jest problem. Dobra, musimy ich ogarnąć z tej strony. Aha. Świetnie, kurwa. Nie kliknąłem w to, co było trzeba. Jezu. Ooo, tu się zaś wścieknę. Where? Tutaj.
Dobra, przechodzą. Czemu tutaj nie ma wszystkich? Czemu to są ludzie z maczetami? Nie mają amunicji. Wy mnie normalnie wykończycie. Psychicznie mnie wykończycie. Rób ta to, rób ta. Jak drewno. 12 sztuk. Można by było... Ja na razie was stąd zabrał, dał was tu. Potrzebujemy jak najwięcej miejsca. Tam się storage nie mieści. O, no i w końcu. Trochę ruszyło. Nie za dużo, ale trochę ruszyło. Jak po złości to robią, naprawdę po złości. O, i znowu nie dokończyli tego, no. No. Kolejna horda. Jak wystajecie za amunicją? Słabo stoicie za amunicją. Idźcie słapa. Wy też za bardzo za amunicją nie stoicie, nie wiem czemu. Zrobimy słapika kolejnego. Tutaj nie ma też ammo. O, robi się nieciekawie. Na razie się udaje. Ciężko, ale na razie się udaje. Panowie, proszę mnie odejść stamtąd. Ja tą kuchnię dopiero naprawiłem. Nawet nie. Dobra, naprawić ten storage. Naprawić ten storage. O, końcóweczka. Tu też będzie trzeba to naprawić i to będzie trzeba naprawić. Tu będzie trzeba naprawić. 4 drewna. Dawać, dawać, proszę. Wy problematyczni jesteście? Dobra. Zrobili. Teraz... Albo nie. Pojedziemy samochodem. Pyk, 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 pyk. Idziemy ze wszystkim. Aż dniówka skończyła. No, kliknij w to. Ej, dobra, bo są 5 minut nagrania. Moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gram do was szczerze, my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Infection Free Zone chyba, bo... Jeszcze nie wiem, jak się to będzie oglądać. Być może sobie zrobię na razie przerwę. Zrobię sobie przerwę i zobaczymy, jaka będzie wasza odpowiedź, jak będzie wasz odzew. Dobra, jeszcze raz, trzymajcie się. Hej, hej!